Na normalnej takiej garażowej wyprzedaży, jakie często bywają, to był garaż prezydenta Łukaszenki, dyktatora Białorusi. Odpalimy? Wyjedziemy? Oczywiście. Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie drugą część mojej podróży do wspaniałego Muzeum Motoryzacji Zamek Topacz. Do muzeum z niesamowitą kolekcją, którą Wam bardzo polecam. Możecie to zobaczyć w poprzednim materiale wideo, który umieściłem na kanale Samochody Graczyka. A nie przedłużając, dzisiaj zobaczycie samochód petardę. Samochód, który jest niespotykany na polskich ulicach i chyba nigdy nie jeździł w kolumnie rządowej. Tak, bo to będzie limuzyna rządowa, ale rządowa limuzyna ZSRR. Samochód nazywa się GAZ-14 Czajka. A tym konkretnym egzemplarzem najprawdopodobniej poruszał się nie kto inny jak znienawidzony przywódca teraz już Białorusi, czyli Aleksandr Łukaszenka. Samochód wydaje się luksusowy, komfortowy i fajnie wykonany. Ale czy tak jest naprawdę? Zobaczycie na tym materiale wideo, do czego Was serdecznie zapraszam i zachęcam i w ogóle tak, miłego seansu. Pamiętasz? A, ja pamiętam. Dobra, drugi akumulator. I sru, jesteśmy w nowym miejscu, nie jesteśmy już na sali wystawowej Muzeum Zamku Topacz, a jesteśmy w magazynie. W magazynie też pokazałeś, zdradziłeś tajemnicę Motoclassic 2023, te samochody, które tutaj się ukryły przed oczami nawet zwiedzających muzeum, to są auta, które będą uczestniczyły w imprezie, przyjechały odrobinę wcześniej, na przykład najstarszy samochód zarejestrowany w Polsce, którego tutaj widzisz. Z którego roku jest ten pojazd? Z 1908. Ransom Eli Olds, czyli Reo. Podobnie jego Lorraine Dietrich z 1913 roku. Bohater na przykład takiego filmu jak Aria dla atlety. Nie wiem, czy pamiętasz debiut Filipa Bayona. To auto przejeżdża po aktorze. Roman Wilhelmi, zabudowany w stalową klatkę, leży na drodze. Po nim przejeżdża wtedy najstarsze auto, jakie było w Polsce. Z kolekcji właśnie jeszcze wtedy Jana Pedy, ojca Maćka, ta Lorraine'a. A tutaj jest wóz, który od dawna chciałem zobaczyć. Kurzy ale... się tutaj od chwili haniebnej wojny, ponieważ auto posiada historię nie tylko związaną z tym w sumie niefajnym emblematem, który dzisiaj pokazuję. No dobra, powiedz, kto nim jeździł? Wiesz co, ten samochód był kupiony w 2010 roku przez jednego tutaj wrocławianina. Na normalnej takiej garażowej wyprzedaży, jakie często odbywają, to był garaż prezydenta Łukaszenki, dyktatora Białorusi. I wszystkie dokumenty, które mamy, pochodzą od czasów jeszcze Republiki Białoruskiej, jako Republiki Związku Radzieckiego, jako samochód oficjalny. Po chwilę sprzedaży w Mińsku z taką wizytówką ministra transportu reżimu Łukaszenki, no i auto trafiło do Wrocławia, no a później stanęło tutaj. Odpalimy? Wyjedziemy? Oczywiście. To jest samochód, który chcę zobaczyć od dawna. Męczę cię już kilka lat chyba, żeby, mogli go dotknąć, zajrzeć do środka. Gazów 14 wyprodukowano trochę ponad 1000 egzemplarzy, w związku z tym tych aut jest niewiele. 1114 podaje Wikipedia. Tak, 1114. Podobno jeździły w Biurze Ochrony Rządu w czasach PRL. Nie wiem, czy to jest potwierdzone. Generalnie myślę, że tych gazów 13 było dużo więcej. 13, Czajka, taka tak. gaz 13, to był popularny samochód. Popularny samochód. Samochód tak. Ale 14 czy jeździła? Nie wiem, 604 Peugeoty jeździły. Jeździły. Tatry jeździły wcześniej odrobinę, ale... Ależ tu jest ciasno tych motocykli. Tu jest mnóstwo i Stella. Stella to też takie chyba... Nie do końca polska konstrukcja, nie? Bo to jest Riga chyba. Tak, ale bardzo modna na przełomie lat 80-tych, 90-tych kształtem, jednak też bardzo słabo materiałowo, trzeba przyznać. Tak. I nie tak kultowa jak motorynka pony. A to żółte, co to jest? M3. Gdzie to jest? Elektryczny skuter z Kalisza, produkt tak przełomu lat 80-tych, 90-tych, prywatny wytwórca. Silnik jest gazowski, no tu są... Tak. Miejsce na pokrywy hermetyczne do instalacji elektrycznej. Taki silniczek podobny do tego, co jest w BRDM-ie. No GAZ-66, tylko inne gaźniki, 220 koni. Ale wyposażony w klimatyzację, którą Wam pokażę. V8, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, która była powodem, dlaczego to auto trafiło tutaj w nasze ręce i w zasadzie chodziło o uszkodzenie automatycznej skrzyni. Adam, Twoje doświadczenie, ta skrzynia biegów jest na czymś wzorowana? Tak, jest to skrzynia amerykańska z Packarda, z Forda. Ale jednak mimo wszystko przewymiarowana z cali na
metryczne parametry. Można się było śmiać, jak otwieraliśmy tę skrzynię, że po prostu Związek Radziecki chciał być lepszy, mają jeden ząbek więcej na każdej tarczce, na każdej przekładce, jednak to jest konstrukcja amerykańska, tylko i wyłącznie zmodyfikowana. Alternator, no, taki prosto z ciężarówki. Klimatyzator, który zobaczysz, też na pewno wzbudzi twój uśmiech. Klimatyzacja co? W bagażniku. Lodem pędzona, czy nie, ale agregat? Japońska jednostka zewnętrzna w bagażniku, taka jak w sklepie. A, to ciekawe, to już tak. To już absurdy Rosjan są świetne. Zobaczcie, w jakim miejscu jest serwo od układu hamulcowego upchnięte. Tuż za lewym reflektorem. No i te nawiązania do modnych. Żeby nie osadzał się kurz w Mercedesie, znamy to, prawda? W czajce tak samo się nie osadza ani z przodu, ani z tyłu, ale jak zobaczysz do środka, jak wyjedziemy, tkanina, którą użyto na fotele, to jest taki embetek ze sklasy praktycznie, tylko w wykonaniu sowieckim. Z daleka wygląda jak welur z Mercedesa albo z Forda. Tak, dokładnie, a kierownica wygląda jak z Mercedesa 123. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, sucho w filtrze. Sucho. Ona 30 na 100 w mieście pali, także ona musi mieć na rozruch też swój. Wśliźniesz się? Nie. Operator rozrusznika w środku. No, wtrysnęła, no. No ja zobaczymy, może bez plaka pójdzie. Może bez plaka pójdzie. Nie, pójdzie, pójdzie. Nie psikaj. Jeszcze nie. Popompujemy jeszcze. Jeszcze i ona pójdzie. O. Musi być, że pali na widok graczyka. Wszystko jest takie... a la Mercedes. Tylko ona bez strony. Ruszają. No i ożywa maszyna. Zobaczcie, jaka to jest potęga Sowieckiego Sojuza. Gaz 14, czajka. Olbrzymia jest ta fura. Rozczulający dywanik na podłodze. I cyk. No, mają rozmach. Także tak podróżowali dygnitarze ZSRR. Takie rzeczy tylko w amerykańskim filmie. Pokażą klimatyzację. A zobacz. To jest oryginalna tablica. Jeszcze. O kurcze. Impondenso. No pięknie ta klimatyzacja jest wpakowana. Ma czynnik? Działa? Nie jest niestety sprawna, ale tak jak mówię, ze względów obyczajowych nie używamy tego pojazdu. Mercedesowskie lampki, drewno jak w ruskim autobusie, zresztą podobny zapach, ponieważ to jest taka okleina meblowa, cerata. Taki, jak... taki tani fornir z meblościami. To są tanki, dokładnie. To tak dobrze wygląda, jak filmujemy, jak wysiadamy i w ogóle. To jest taka Ameryka. Teraz jest wyjęte radio. Ona ma radio zarówno z przodu, jak i tutaj ukryte z tyłu. Oba radioodbiorniki są wyjęte, ponieważ można było regulować i z przodu, i z tyłu. Teraz staramy się to radio naprawić. Automatyczna skrzynia biegów amerykańska. Lampki, firanki. Dodatkowe siedzenia, które pewnie zauważyłeś. Tak, kierownica jak w 115, w kierownicy... starym Mercedesie. Tak, dokładnie. Czy we wczesnych beczkach 123. Mm-hmm. No, fotele sprawiają wrażenie, że to jest welur jak u Mercedesie. Ale to nie jest z Mercedesem. Ale jest to dużo gorsze, nie? Jest to dużo gorsze, tak. W dotyku jest takie... Ha! Te foteliki z tyłu też takie śmiechowe. Ale ten samochód jest chyba cały taki jak ZSRR albo Rosja. Absolutnie. Sprawia wrażenie. Jak go widzieliśmy w telewizji, wydawał się wow, prawda? Jak tak. Amerykański krążownik. W praktyce... tak naprawdę to jest
Tandeta. Powiększona Wołga skrzyżowana z ciężarówką. Do tego parę elementów designerskich, jak właśnie pseudookleina drewniana. Ale zdjęła no w CCCP. Tak, to nie jest to Mercedes-Benz. Robi wrażenie, na pewno robi wrażenie ten samochód swoimi gabarytami, wielkością i też zaskakująco słabą jakością. Zaskakująco słabą jakością. Ten samochód jest w wybitnie dobrym stanie, ponieważ nie przebieżał wiele kilometrów, jak wiemy. Jego pochodzenie tutaj powoduje to, że mamy do czynienia z samochodem niewyeksploatowanym. Myślę, że w zasadzie od tych najbardziej znanych nam gdzieś z telewizji w tamtym czasie, jedyne co go różni, to jest brak trybu defiladowego. Tutaj po prostu nie ma tej drugiej skrzyni, to był to po prostu normalny samochód do jeżdżenia, jednak tych kilometrów zrobił stosunkowo niewiele. No proszę Państwa, jedziemy sobie gazem 14 czajka. Nawet ta zasłonka jest taka średnio działająca. Mamy maszt do flagi z prawej strony na masce. No i oczywiście celownik, ale nie jest to celownik Mercedesa, ale pamiętajmy o tym, że na Mercedesach w czasach totalitarnych, wiadomo w których latach, też nie było gwiazdy, tylko był symbol równie zakazany, jak i ten, który widzimy tu na masce. Cofniemy ten samochód, który ma ponad 6 metrów długości. Przywilej rzeczywiście dygnitarzy, ministrów i wszelkiego rodzaju oficjeli podróżowania samochodem powyżej 6 metrów. Nawet dzisiaj nie mamy takich dużych oficjalnych samochodów. Myślę, że największy long każdej prestiżowej marki nie jest tak duży, no ale na pewno też nie jest tak szpetnie wykonany jak to auto. Panie Adamie, dałby się pan przejechać chociaż parę metrów gazem 14 czajka. Nie ma najmniejszego problemu. Jeździłeś taką ciężarówką, to mam na myśli silnik, to pojedziesz i czajką. Udało się. O, ciasno. Manewrowanie nie należy do najłatwiejszych. Masz wspomaganie kierownicy. No tak, ale nie ma prawego lusterka, we wstecznym lusterku nic nie widać, a w lewym lusterku odpadło szkieł. Witamy w Związku Radzieckim. Jestem zachwycony. Coraz ładniej silnik pracuje. Tak już nawet chyba momentami na 6 cylindrów. Ale w zaskakująco świetnym mechanicznie jest w stanie ten samochód. Oczywiście jest zastany i może niezbyt ładnie pracuje, ale układ hamulcowy, układ kierowniczy, to czuć, że to jest dobry wóz. No i śmiało można powiedzieć, że nikt nie ma takiego drugiego. Troszkę silnik popracował, zobaczymy, czy lepiej odpala. O. Zdecydowanie ładniej pali teraz. 3 lata postoju. Ale dźwięk jaki ma ciekawy z tych dolotów. Wszystko jest takie masywne, ale tandetne. Ale tandetne. Zobaczcie, auto klasy premium, takiej premium. A te włączniki? No z Zaporożca przełącznik albo z Wołgi, z Zaporożca, z Buchanki. Tak. No, niektórzy mówią, że jak coś jest dobre i działa, to po co to zmieniać? To jest niedobre i nie działa, ale nie mieli innego. Zaczyna to przyjemnie pracować. I równiutko. Nie sprawdziliśmy w ogóle, czy to jest jakiś płyn w chłodnicy. Włączył się wentylator. Czyli jest. Tutaj jest kolejność zapłonu. Silnik kręci się w prawo. I te piękne odlewy. Od razu widać, że to zdjęłano w Sowieckim Sojuzie. Ale mruczy zacnie. Panie Adamie, może wyłączymy silnik, nie będziemy powiększać dziury ozonowej. Powiedz mi, jakbym chciał
kupić takiego gaza 14? Czy to jest w ogóle możliwe? W kilku miejscach w Europie był sprzedawany gaz 14. No, kwota jest zacna, jak na samochód, powiedzmy, rzadki przystało. No, nie ukrywam, że też na Zlocie Motoclassic będzie ten egzemplarz wystawiony na sprzedaż, pomimo swojej takiej, no, nie najciekawszej historii związanej właśnie z garażem prezydenckim dyktatora Łukaszenki. Ja myślę, że ta historia właśnie dodaje smaczku, no bo po co kupować samochód, którym jeździła osoba mdła? Tu mamy najbardziej wyrazistą limuzynę, jaka może być, tak? Jest to prawda, będzie wystawiony na sprzedaż jako auto, które będzie można kupić na Motoclassic Wrocław. Myślę, że kwota około 100 tysięcy euro. Takie są wartości mniej więcej europejskie tego samochodu. Czy to dużo? Chyba nie dużo. Ja myślę, że to jest atrakcyjna kwota, jeżeli oczywiście ktoś taką dysponuje za auto tak unikatowe, z taką ciekawą historią i nie oszukujmy się, w doskonałym stanie, bo to jest samochód, który 2 lata stał, my go uruchomiliśmy i przejechaliśmy się tutaj kawałek po placu. Więc jeżeli zainteresował Was ten wspaniały samochód z niesamowitą historią i obrzydliwym poprzednim właścicielem, poprzednim właścicielem, to zapraszamy Was serdecznie do Topacza. 26-27 sierpnia. Będzie tam rajd, zlot oraz giełda klasyków. Nie tylko ten samochód będziecie mogli Państwo u nas obejrzeć i kupić, ale też przede wszystkim cały festiwal zabytkowej motoryzacji, jakim jest Motoclassic Wrocław, na ponad 300 pojazdów, z pewnością będzie ciekawym miejscem spędzenia sierpniowego weekendu. Więc te wszystkie Ferrari, Lamborghini, maluchy i Trabanty, czajki, gazy czekają na Was, a dziś to wszystko. Nara!